Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. Jesteśmy na molo Sopockim i tu właśnie podpływa właśnie statek Pirat z podróży po Zatoce Gdańskiej. Idziemy dalej. I tam, panie kierowniku. Będzie przybijał do kei. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, co wy tu robicie? Czasujemy. Skąd jesteście? Turyści? Podlaskie. A miejscowość? Szepietowo. Szepietowo. I pierwszy raz w Sopocie? Nie pierwszy raz, po raz kolejny. Dobija statek. Odsunąć się od łańcuchów. No, rzutka została rzucona. Właśnie rzutka rzucona, za chwilę suma będzie położona. Tutaj cumować będziemy zaraz do polera. No, jedna cuma już jest założona. Odsunąć się od łańcuchów. Druga rzutka rzucona, no nie trafiona, niestety. Trzeba będzie jeszcze raz to robić, powtórzyć operację. No, nie tak łatwo jest trafić na nabrzeże. Zależy, kto rzuca. No. Zależy od wiatru. No też, a pod wiatr rzuca się teraz. Trzeba za daleko rzucał, trzeba bliżej rzucić. O, teraz będzie łatwiej. No, łapaj. No kuźwa, no co. Jest już dobrze. Do 3 razy sztuka. O, teraz już jest. O, już przywalił. Ale w odbojnicę przywalił. No bo dzisiaj wiatr jest potężny i trochę dmucha. No, druga suma dziobowa idzie na poler. No właśnie. No jeszcze została nam cuma rufowa do założenia. Cuma rufowa będzie teraz rzucana. Proszę bardzo, tutaj kobiety ze sobą współpracują. No i zaraz będzie cuma rufowa też podana, już jest. Będzie założona na poler i wybrana. Oczywiście zaknagowana, jak trzeba, zgodnie z procedurą cumowania. No, rzutka wraca na pokład. Dziewczyny sobie radzą, jak widać. Lepiej od chłopaków. No, teraz załoga wyokrętuje. No, tutaj mostek idzie. Znaczy trap idzie tutaj. A na mostku tapikańskim kapitan. Przepraszam bardzo. 80 zł. Przepraszam. Tu już bilety sprzedają na następny rejs. Jak widać. No i załoga wyokrętuje tych, którzy przypłynęli. I następny rejs będzie 40-minutowy. Statkiem Pirat. Statek Pirat pływa regularnie, do 21 nawet, codziennie. Ahoj, pozdrawiam, kontradmirał morskich drużyn strzeleckich, czerwony korsarz, Sopotu. Pozdrawiamy i zapraszamy na rejsy piratem.